Siemanko moi drodzy, z tej strony Weski, witajcie w kolejnym filmie u mnie na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym evencie wielkanocnym, także zapraszam was do oglądania. Właśnie dzisiaj, czyli we wtorek 21 marca, dostaliśmy do Dying Light 2 nowy event wielkanocny. Jak możecie zauważyć, będzie on trwał do 28, czyli tak naprawdę tylko tydzień i polega on na tym, że będziemy musieli pokonywać naszych przeciwników właśnie rzucając takimi jajkami, które tutaj możecie zauważyć. Oczywiście, żeby móc dołączyć do wydarzenia, będziecie musieli oczywiście połączyć swoje konto ze stroną Techland.gg. Czyli na początku zakładacie sobie konto na stronie Techland.gg, tam łączycie konto w zależności oczywiście od tego, na jakiej platformie gracie i wchodzicie do gry, wtedy to wydarzenie już powinno wam się pokazać. Do gry zostały dodane dwa nowe eksplodujące jajka. Jak widzicie, mamy jedno takie białe oraz jedno mamy złote. Różnią się one generalnie tym, że złote jajko jest po prostu troszeczkę rzadsze do zdobycia i zadaje więcej obrażeń w porównaniu do tego zwykłego. Żeby w ogóle je zdobyć, będziecie musieli tak naprawdę plądrować wszystko, co tylko napotkacie w grze, czyli właśnie na przykład jakieś bagażniki samochodu, busy, czy na przykład zainfekowanych, których oczywiście zabiliście. Czyli event mocno nastawiony na eksplorację i po prostu zabijanie właśnie zarażonych tymi jajkami. Nadal oczywiście mamy nowe misje, które musimy sobie wykonać, żeby dostać nowe przedmioty wielkanocne. Między innymi na początku będziemy musieli zabić jednego takiego zarażonego. W nagrodę otrzymamy żeton Harpera. No, nagroda myślę, że nie jest zbyt quality, ale myślę, że i tak trzeba to zrobić, żeby przejść dalej. Następnie już musicie zabić 123 takich zarażonych właśnie tymi jajkami i tutaj w nagrodę otrzymacie właśnie taki talizman kurczaka. Następna misja polega już na zabiciu 400 takich zarażonych i tutaj w nagrodę już dostajemy o wiele ciekawszą rzecz, bo dostajemy właśnie taki skin kurczaka oraz skrzydełko od kurczaka, czyli właśnie naszą nową paralotnię. Powiem wam, że skinek mi się bardzo podoba i na pewno sobie po niego pójdę. Tak jak wspomniałem, żeby go zdobyć, musicie po prostu zabić 400 zarażonych właśnie tymi jajkami. No i na koniec wydarzenie globalne, czyli tutaj jeżeli każdy będzie zabijał tych zarażonych i łączna pula tych zabójstw osiągnie 15 milionów, to dodatkowo dostaniemy jeszcze taką broń. Podejrzewam, że jest ona dwuręczna. Oczywiście będziemy sobie ją też testowali i zobaczymy, czy będzie w ogóle warta używania, czy będzie to tylko jako element kolekcji. Tak to się jeszcze raz tutaj prezentuje, czyli podsumowując, event polega na tym, żebyśmy rzucali jajkami w zarażonych i za te zabójstwa oczywiście będziemy kończyli sobie zadania. Nagrody, jakie możemy otrzymać, to oczywiście żeton Harpera, talizman kurczaka, skrzydełko od kurczaka, czyli paralotnie, skin kurczaka i taki właśnie pazur kurczaka jako broń. To wydarzenie trwa przez cały tydzień, czyli do 28 marca, we wtorek się ono skończy. Na dniach oczywiście nagram jeszcze najnowszego mini patcha, który oczywiście się pojawił, czyli 1.94. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, dziękuję wszystkim wspierającym na kanale. No i co? Nie pozostaje nam nic innego jak chwytać jajka i po prostu farmić sobie zarażonych. To tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.